To w Betclicku mam od 2 lat około. Tego polskiego, bo zagraniczne to już z 15 lat temu zakładałem tam konto. Od pół roku nie widziałem tutaj żadnego sensownego bonusu. A nie, czekaj, może 25 zł mi dali. Raz. No ale może się coś zmieniło. Zaglądamy do zakładki z bonusami. I co widzimy? No... kurczę, jak zwykle nic. Widzimy Michała Pola. To coś nowego. Myślimy sobie, pewnie jakiś bonus z prawdziwego zdarzenia. A tu co? Gówno. Gówno. Wydali kupę szmalu na jakichś znanych celebrytów tylko po to, zamiast oddać to w bonusach. I reklamują się akcją w stylu 50 tysięcy złotych dla wszystkich. Wytypuj wszystkie mecze jakiegoś tasiemca puść. Koniec sezonu. Można by było chociaż raz zrobić wyjątek i dać chociaż raz tego bonusa. Tym bardziej, że kursy jakie mają są na poziomie marży 10% i plus podatek to już 22% w plecy. Ale nie kurwa. Co oni wymyślili następnego? Freebety łatwe dla wszystkich, tak się reklamują. Myślimy sobie, no dobra, slogan jak slogan. Ale o co chodzi w tym sloganie? Okazuje się, że chwalą się tym, że będą teraz dawać, nie będą dawać już tych bonusów normalnych, czyli które można wypłacić po obróceniu 2 razy czy 3 razy, ale chwalą się tym, że teraz, od teraz to będą freebety. Kurwa. Tylko wygraną będziesz mógł wypłacić, a już bonusu nie. O, jaka rewolucja. Tylko bookmacher jest do tego zdolny, żeby chwalić się tym, że od teraz będzie ci dawał mniej i jest, to jest powód do tego, żeby u niego grać. No jasne.